Dzisiaj nauczymy się wyjmować kartki. Mam tutaj zwykłą talię kart. Żeby nie było, to jeszcze sobie ją potasujemy. Jeszcze takim innym trochę sposobem. Dobra, jeszcze raz. No i teraz, drogi widzu, proszę Ciebie, żebyś zapamiętał te dwie karty i włożył je gdzieś do środka. Tak. Dobra. I druga. Zamkniemy sobie to. Nic się tutaj nie trzymam, tak? Trzymam, nic nie jest zaznaczone. Widzicie? O, nic wszędzie jest równo. Dobra. Czyli są gdzieś w środku. To teraz zobaczcie. I ja wyjąłem. Zapraszam do wyjaśnienia. Do tej sztuczki potrzebujemy dwóch pakietów kart. W jednym pakiecie jest 9 dzwonek i 8 serce. A w drugim 9 serce i 8 dzwonek. 8 serce kładziemy na górę, a 9 dzwonek na dół. Teraz zaczynamy sztuczkę. Najpierw wykonujemy fałszywe tasowanie, tak żeby nasza 8 serce została u góry, a nasza 9 dzwonek została na dole. Mówimy widzowi, żeby włożył te karty gdzieś do środka talii. Nieważne gdzie włoży, ta sztuczka zawsze się uda. Potem pokazujemy mu, że nic nie trzymamy i że wszystkie pakiety są równe. Potem wykonujemy jakiś tam magiczny gest, na przykład pstrykniemy tam coś, stawiamy takie coś. Trzęsiemy, puszczamy talię i wychodzą nam tylko te dwie karty. Nieważne gdzie włożymy te dwie karty, widz zawsze się pomyli, bo przecież nie różnią się prawie niczym. Zapraszam do lajkowania mojego filmiku i subskrybowania mojego kanału.